Perks. Jak je to vězení z The Dupy? Dobra, zacznijmy od tego, że sprawdzimy, komu będą sprawdzać cele. Dalec jeszcze nie zmienił sklep. Stary! O, stary ma taśmę! Super, no to dziękuję. Wreszcie coś, co mi się przyda. Wreszcie. Zapalniczka lina, nie. Okej, okay, jak nie moja, to nie moja. Okej, okay, dziękuję. No nie, no po co? Nie, tutaj się nie pultasz. Nie pultaj się tam. Aha, dobra. Nie, nic innego nie obchodzi. Celi. Pewnie moją. Nie. I Reki Gory. Okej, okay, może być. Dobra, teraz tak, musimy sobie wszystko wziąć, więc tak, zacznijmy od tego. Biorę manekina i go od razu stawiam. Biorę delicators, byk. Plakat odkładam. Biorę czekoladę. Czy wszystko mam? Czekolada. I czy wszystko mam? Zaraz, chwila. Ja sobie tutaj... Licho obcążki. Mundur strażnika, plastikowy klucz. Aha. Okej. Okay. I'm ready. Okej, okay, na jaki klucz są zamykane? Wszystkie klucze są zamykane na żółte klucze. Świet. Po prostu. Teraz muszę wszystkich wyminąć, jak ninja. No tak, ale oni mnie rozpoznają. Shit, jednak nie. Fuck. Myślałem, że te klucze zamykają na pomarańczowy, wiesz? Up. Nie mogę za blisko ich, bo mnie rozpoznają. Wtedy 99 guard hit, to jestem w lepiej. Okej. Okay. Szybko, musimy się sobie łom. Zdążyłem, dobra. Wszystko spokojnie, na spokojnie. Ja pieprzę blisko. Kurczę, znowu szkoda. Problem. I to będzie ten moment. Xenon ucieknie z tego cholernego więzienia. Może. Czy Xenon po prostu ucieknie? Czy Xenon da radę uciec z tego więzienia w 4 odcinki? 5? Xenon da radę. Jeśli nie, no to najpierw się wczyta zapis. Uwaga, to jest ten wielki moment z tej. Ostatnie przecięcie krat i... Wolność!